Dzień dobry, witam Was. Kasia Majewska z tej strony, ze Stadniny Skarbiec. Dzisiaj chciałam Wam pokazać przerębel. Mamy co prawda listopad, ale już od kilku dni są dość duże mrozy. I chciałam Wam pokazać, jak staw zamarznie zupełnie, naprawdę już tak minus 6, minus 7 w nocy i w dzień. Ujemna temperatura, więc wszystko jest zamarznięte. Ale jest jeden przerębel, który hucuły same utrzymują, pilnują, żeby nie zamarzł. Każdy podchodzi, chuchając trochę noskiem, sprawia, że to się rozpuszcza. I wierzcie mi, że będą pilnowały go same. Nie trzeba chodzić i go powiększać. Będą pilnowały, żeby miały z czego pić. O, tak to wygląda. To jest taka dziurka jak na nosek. Macie przy nodze mojej. O. I co jakiś czas chodzi jakiś koń, sobie tutaj popija. I to nigdy nie zamarza. Oczywiście jak przyjdą bardzo duże mrozy, to w końcu zamarznie, ale wtedy to już my pomagamy. No to tyle, chciałam Wam pokazać taką ciekawostkę. Koni nie ma, konie wszystkie poszły na sianko, tam daleko. Jeszcze taką ciekawostkę Wam chciałam powiedzieć. Jak spada temperatura powietrza, jest mróz i spada coraz bardziej, czyli rośnie nam ten mróz, to konie naprawdę bardzo ograniczają ilość wody, jaką piją. Ograniczają ilość wody w organizmie, którą musiałyby ogrzać. Ale jakieś minimum jest potrzebne, ponieważ jedząc siano, potrzebują tej wody bardzo. Pamiętajcie o tym. W momencie, kiedy przychodzi odwilż, albo troszeczkę się podnosi temperatura, jest minus 5, a było wcześniej bardzo zimno, widać to, jak konie nagle uzupełniają wodę i bardzo dużo piją. To tyle, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!